Nagrywanie już się rozpoczęło i powoli uczestnicy powinni zacząć się pojawiać. Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie w webinarze w ramach naszego festiwalu internetowego. Damy jeszcze Państwu, myślę, z 2-3 minuty, żeby wszyscy się spokojnie zalogowali, bo wiem, że to czasem trwa. Gdyby były jakieś problemy techniczne, to oczywiście proszę pisać na czacie albo mailem do nas. Widzę, że już przybywa dosyć sporo uczestników. Jeszcze z minutkę czy dwie zaczekamy. Witamy na pierwszym webinarze w ramach festiwalu Planeta Pokoju. Pierwszy webinar dla młodzieży poprowadzi dzisiaj Magda Kołodziejczyk-Kielich, założycielka inicjatywy Tule Las, czyli takiej absolutnie wspaniałej inicjatywy edukacyjnej, która ma na celu jakby przywrócenie nam naszej więzi z naturą, tak jak ja to rozumiem. Magda ma ponad 10-letnie doświadczenie edukacyjne, jest też absolwentką SGGW na Wydziale o Zwierzętach, jeśli dobrze pamiętam, Tak, tak? tak, I tak. studiów pedagogicznych. I właśnie ten webinar pozwoli, mam nadzieję, pozwoli Wam zobaczyć, co możecie zyskać, jakby odbudowując swój kontakt z naturą i jak w ogóle można dzisiaj, w dzisiejszym świecie, często w miastach, odzyskać ten nasz naturalny kontakt z naturą. Ja zobaczę, czy wszyscy już w miarę są zalogowani. Chyba tak, bo nie widzę już, żeby przybywało uczestników. Więc jeszcze w charakterze informacji organizacyjnych, jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania merytoryczne, to proszę pisać je na czacie w trakcie webinaru i poświęcimy ostatnie 5 minut na te pytania właśnie. Ja je wtedy przeczytam Magdzie, ponieważ Państwo no, niestety nie mogą zabrać głosu na takiej formie jak webinar, więc po prostu proszę pisać na czacie i na końcu się odniesiemy do tych pytań. Gdyby były oczywiście jakieś problemy techniczne, że słyszy, nie widzi i tak dalej, to też oczywiście proszę pisać. Myślę, Magda, że możemy Już. zaczynać. Wszyscy się zalogowali. Dobrze, witam wszystkich jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Ja mam na imię Magda i już od, tak jak powiedziała pani tutaj Agnieszka, już od praktycznie ponad 10 lat zajmuję się edukacją przyrodniczą i staram się jakby rozwijać wątek naszej relacji z przyrodą. Tego, że jest ona ważna, ta relacja nasza z przyrodą i to, jak zachęcić dzieci, młodzież, a czasem także dorosłych do tego, by do tej przyrody się zbliżyli. Może tutaj tak naprawdę chciałabym zacząć od mojej osobistej przygody z przyrodą, ponieważ ja już jako dziecko marzyłam o tym, żeby mój zawód był związany z przyrodą. Mój ojciec był leśnikiem, ja dużo czasu spędzałam blisko natury, więc samoistnie gdzieś to się we mnie zrodziło i czułam taką potrzebę. No i to pokierowało mnie do Warszawy, ukończyłam studia przyrodnicze, a później otrzymałam wspaniałą propozycję utworzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt tutaj w Warszawie. Można powiedzieć, że to było spełnienie moich pasji i marzeń, bo ja na studiach jakby rozwinęłam swoje zainteresowania dzikimi zwierzętami i ta możliwość się pojawiła. Pojawiła się możliwość właśnie utworzenia tego ośrodka i zajęcia się dzikimi zwierzętami. Można powiedzieć, że była to praca marzeń, ale powiem Wam szczerze, że z każdym dniem coraz bardziej zdawałam sobie sprawę, że przecież te zwierzęta, które trafiają, którymi mogę się opiekować, trafiają tutaj nie za sprawą tego, że one same chcą tutaj być, tylko za sprawą tego, że to my robimy coś, że te zwierzęta się w tym ośrodku pojawiają. I to było takie trochę smutne. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak zmieniamy środowisko i tak mało o nim wiemy, że powodujemy to, że te zwierzęta po prostu no, wcale nie musiałyby tu być, a się pojawiły. Tu na zdjęciu macie małego zająca, który trafił po prostu zabrany z lasu, dlatego że ktoś myślał, że skoro jest taki mały, to potrzebuje opieki. Natomiast mały zając już po 3 tygodniach jest samodzielny i nie potrzebuje niczyjej opieki.
mimo że wygląda jak maleńki kłębeczek. Tutaj mamy małego dzika również, który na chwilę gdzieś odciął się, może odszedł od swojej rodziny, ale mama pewnie za chwilę by go odnalazła i przywołała do tak zwanego porządku. Natomiast już ten mały dzik nie miał szansy, bo został zabrany przez kogoś. Mała sarna odnaleziona tak naprawdę w zaroślach. Matka ukrywa taką małą sarnę po to, by była bezpieczna. Mała sarna nie ma zapachu, ma tak, można powiedzieć, plamki na sierści, które powodują, że ona jest bardzo dobrze zakamuflowana, leżąc w zaroślach. Siedzi tam cichutko, a matka przychodzi tylko na porę karmienia. Jeśli tego nie wiemy, znajdując takie zwierzę, oczywiście nasz pierwszy krok, no, trzeba mu pomóc, trzeba się nim zająć, bez matki pewnie potrzebuje taka sarna pomocy. I znów wychodzi na to, że nie wiemy nic o przyrodzie i po prostu zamiast jej pomagać, to jej szkodzimy. I to też wywołało we mnie taką refleksję, że dlaczego tak się dzieje? Dlaczego po prostu ludzie tak mało wiedzą o przyrodzie? I wtedy po prostu uświadomiłam sobie, że my, mimo tego, że kiedyś byliśmy bardzo blisko związani z przyrodą, czyli przyroda i las był naszym domem, my po prostu odcięliśmy się od tego i zamieniliśmy to na zupełnie inny krajobraz i inne warunki życia. To oczywiście było podyktowane tym, że człowiek zawsze dążył do tego, by polepszyć sobie byt. Polepszyć byt, mieszkać w miejscu, w którym nie będzie już musiał na przykład poświęcać pół dnia na szukanie jedzenia albo martwić się o to, żeby schronić się przed warunkami atmosferycznymi. Chciał po prostu żyć w lepszych warunkach. Dlatego też zaczął budować miasta i przenosić się do tych miast. Lecz życie w naszym mieście trwa naprawdę krótko. Nasze korzenie są tak naprawdę w lesie, blisko przyrody. I nasz organizm jest przystosowany do funkcjonowania właśnie w warunkach takich, które sprawiają, że jesteśmy w środowisku przyrodniczym, a nie w środowisku, które jest zbudowane z betonu, ze szkła i z metalu. I teraz sami możecie zobaczyć na tym slajdzie, w jaki sposób dokonała się ta zmiana, znaczy dokonała się, co zamieniliśmy tak naprawdę, opuszczając las i przenosząc się do miasta. Na pewno zmieniło się powietrze, którym oddychamy. Powietrze w miastach jest bardziej zanieczyszczone i nie dostarcza nam tego bogactwa, można powiedzieć, składników, które znajdują się w lesie. Przewaga kolor zielony i naturalne światło zamieniliśmy tak naprawdę na beton i na światło sztuczne. To jest światło, które absolutnie nie pozwala nam ani odpocząć, ani się zregenerować, ani po prostu wprowadzić nas w stan takiej relaksacji. Szum drzew, śpiew ptaków, no, zamieniliśmy na wszechobecny hałas. Tutaj, no, to nie. Można powiedzieć, że dziś nawet w niektórych miejscach w przyrodzie też mamy do czynienia z hałasem i tak naprawdę dziś znalezienie miejsca, gdzie jest cisza i spokój, jest bardzo trudne. Zapach bogaty w naturalne olejki eteryczne zamieniliśmy na zapach spalin, asfaltu, śmieci. I ten zapach szczególnie nam doskwiera w takich porach jak zima, kiedy po prostu, no, w dużych miastach rzeczywiście czuć ten nieprzyjemny zapach, na który jesteśmy skazani. No i różnorodność doznań dotykowych. Dziś można powiedzieć również o tym, że bardzo mało zastanawiamy się nad tym, czego my tak naprawdę, jakimi elementami otaczamy się i czego my tak naprawdę codziennie dotykamy, tak? Zamieniliśmy te naturalne jakby formy na to, na te sztuczne, tak? Na te zbudowane właśnie z metalu, ze szkła, coś, co jest chłodne, co jest po prostu czasami nawet mało przyjemne w dotyku i na pewno nam to nie służy. Moi drodzy, tak jak wspomniałam, posiadamy korzenie, a one na pewno nie wyrosły w betonie. I to trzeba sobie bardzo mocno uświadomić. Kiedyś człowiek, żyjąc blisko przyrody, miał z nią
bardzo dobry kontakt. Wiedział, że jest od niej uzależniony, wiedział, że jeżeli będzie z nią się dogadywał, to będzie miał zapewniony dobry byt, że ta przyroda go wyżywi, że da mu schronienie, że pomoże mu, kiedy zachoruje, bo znajdzie w niej lekarstwa. Natomiast ta zamiana, której dokonaliśmy, spowodowała, że my się od tej przyrody odcięliśmy. I nie, czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jakby ta relacja powinna być nadal zachowana, bo ona wpływa na nasze zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Odcięliśmy się od przyrody, bo uważamy często, że ona nam jest do niczego niepotrzebna, że po prostu jesteśmy my i jest przyroda i ona niech sobie tam będzie, a my mamy tutaj swoje życie. Lecz to jest naprawdę błędne myślenie i do niczego nie prowadzi. Gdy spojrzymy bliżej, przyjrzymy się bliżej całej układance, która jest na naszej planecie, to zobaczymy, że człowiek jest częścią przyrody. Tak naprawdę my wszyscy jesteśmy na tej planecie w jakiś sposób ze sobą połączeni. I tutaj ten slajd tak w prosty sposób obrazuje, jak człowiek, który stoi niby na samej górze, jest zależny od na przykład tlenu, który produkowany jest przez drzewa. Drzewa muszą istnieć, żeby dać życie innym organizmom. Te inne organizmy powodują, że mogą istnieć inne organizmy, a te inne organizmy ułatwiają na przykład spulchnianie gleby, z której później wyrosną warzywa i owoce, którymi my się nakarmimy. To te inne rośliny dadzą pożywienie zapylaczom, a zapylacze też ich praca doprowadzi do tego, że my będziemy mieli czym się wyżywić. Więc wszystko tak naprawdę jest połączone. Żeby ta sieć tutaj była taka mocna i stabilna, potrzebna jest do tego zachowanie bioróżnorodności. Jeśli ktoś z Was słyszał o bioróżnorodności, to też wie o tym, że dziś w dobie zmian klimatu mówi się o tym temacie bardzo głośno i bardzo mocno, bo zachowanie bioróżnorodności na Ziemi gwarantuje również przetrwanie nas samych. Jeśli bioróżnorodność, czyli można powiedzieć bogactwo gatunków, ale także ekosystemów, w których te gatunki mogą żyć i funkcjonować, będzie bogate na Ziemi, to również warunki życia na Ziemi będą stabilne, a tym nasze życie będzie stabilne. Jeśli nasze działania będą powodowały to, że bioróżnorodność będzie się kurczyła, zmniejszała, że pewne elementy będą z niej znikały, może to doprowadzić do tego, że ta sieć połączeń zacznie po prostu się być niestabilna. I to będzie miało też oddziaływanie na nas. My teraz już w świetle wielu prowadzonych współcześnie badań wiemy o tym, że te relacje też są na trochę głębszych poziomach z przyrodą i łączymy się z nią na wielu jakby poziomach. Nie tylko jesteśmy uzależnieni od tlenu, którym oddychamy i który jest produkowany przez drzewa, ale też przez fitoplankton znajdujący się w oceanach, ale również jesteśmy związani na takim poziomie, którego może nie widzimy namacalnie, czyli na przykład na poziomie bakteryjnym. Czyli jesteśmy związani z naszymi bakteriami, które znajdują się w jelitach, o których też się bardzo dużo o tej relacji mówi, z bakteriami, które znajdują się na naszej skórze, ale też z bakteriami, które znajdują się właśnie nawet na liściach czy blisko gleby. I ta relacja pozwala nam funkcjonować w dobry, jakby w taki sposób, że czujemy się dobrze i jesteśmy zdrowi. No i teraz ktoś by mógł zadać pytanie, no dobrze, ale co tak naprawdę w tej przyrodzie na nas tak głębiej działa? Ja chciałabym się odnieść dzisiaj do jednego z takich, można powiedzieć, najpotężniejszych ekosystemów, jaki istnieje na Ziemi, do lasu i opowiedzieć Wam o tym, co w tym lesie na nas działa, a jednocześnie zachęcić Was do tego, byście do tego lasu się wybrali i stworzyli może tam swój taki ekstra
pokój, do którego będziecie czasami przychodzić. A więc w tym lesie, co na nas działa? Działa na nas bardzo wiele czynników i to, o czym dzisiaj opowiem, już jest zbadane naukowo, czyli możemy powiedzieć, że to jest potwierdzone i to na pewno działa. To nie są jakieś rzeczy przeczytane gdzieś w gazetce albo gdzieś powiedziane przez kogoś, że a słuchaj, pójdziesz, na pewno będziesz się tam fajnie czuł. Są to rzeczy, które już zostały potwierdzone badaniami w wielu krajach, a krajem, który przewodzi jakby i który pierwszy rozpoczął te badania, była Japonia. I tutaj zobaczę tylko chwileczkę, a tutaj, to już później Wam o tym też nadmienię, a teraz właśnie przejdę do tych czynników, które na nas działają. Więc mamy te czynniki biochemiczne, czyli można powiedzieć, że jest to coś, czego nie widzimy, ale co znajduje się i tworzy to powietrze, które znajduje się w lesie. Są to czynniki mikrobiologiczne, percepcyjne i fizyczne. I teraz pokrótce chciałabym opowiedzieć o każdej z tych grup i odnieść się do tego, w jaki sposób właśnie one na nas, te czynniki działają. Więc jeśli chodzi o powietrze w lesie. Powietrze w lesie jest wypełnione fitoncydami. To są takie substancje, które są wydzielane przez rośliny. Te rośliny oczywiście wydzielają je po to, żeby bronić się przed bakteriami, wirusami, przed grzybami. Kiedy sytuacja wymaga po prostu większej mobilizacji, rośliny produkują te substancje po to, by po prostu się obronić. Z tą substancją mamy do czynienia, na przykład gdy spożywamy czosnek. Jeśli ktoś z Was sobie przypomni jego zapach, smak, ta substancja fitoncyd allicyna, która znajduje się w czosnku, to jest właśnie taka substancja, która ma spowodować i odstraszyć tego kogoś, kto chce jakby ten czosnek zaatakować, można powiedzieć. Więc te substancje znajdują się w lesie i uwaga, te substancje działają na nas tak jak działa czosnek. Jemy go najczęściej wtedy, kiedy chcemy wzmocnić swoją odporność albo kiedy chorujemy. I tak samo działają właśnie pozostałe fitoncydy. My, będąc w lesie, można powiedzieć, że one przedostają się do naszego organizmu i nadal tam działają. To nie jest tak, że tylko działają, są sobie w lesie, ale jeśli my po prostu mamy z nimi kontakt, to one zarówno działają na nas tak, jak też mają funkcję bronić drzewa, tak? Rośliny. Olejki eteryczne są też produktami właśnie metabolizmu roślin. Olejki eteryczne są substancjami niezwykle ciekawymi. Jeszcze do końca nie poznaliśmy tak naprawdę składu olejków eterycznych, bowiem ich skład jest bardzo, bardzo bogaty i oddziaływanie ich jest wszechstronne. Tutaj również produkowane są przez rośliny w celach właśnie przeciwzapalnych, bakteriowirusów i grzybobójczych, ale te substancje, podobnie jak fitoncydy, również oddziałują na nas. I moi drodzy, w badaniach, które kiedyś przeczytałam, dowiedziałam się, że te fitoncydy, olejki eteryczne w największym stężeniu znajdują się właśnie na wysokości 1,50 m w lesie. A więc tak jakby były też dostosowane do naszej obecności tam. Czyli tak jakby ta przyroda na tyle się z nami zgrała, że byśmy też my mogli czerpać z tego, co ona produkuje. Ciekawą też substancją, która znajduje się i z którą mamy do czynienia w lesie, można powiedzieć organizmem, jest bakteria glebowa. Jest bakteria glebowa, z którą mamy styczność szczególnie przy zbieraniu grzybów i kontaktu z runem leśnym. No, przychodzimy na jagody, na poziomki, właśnie na zbieranie grzybów, albo też praca w ogrodzie powoduje, że mamy do czynienia z tą bakterią. I badania, które były przeprowadzone, udowodniły, że ta bakteria bardzo mocno wpływa na produkcję serotoniny, czyli takiego właśnie wyzwalacza szczęścia u nas, dobrego samopoczucia. I
Nic nas więc może nie zdziwić, że kiedy chodzimy do lasu i kiedy mamy właśnie na przykład zamiar zbierać grzyby albo jagody, to z takiego spaceru wracamy bardzo zadowoleni, bardzo dobrze się czujemy, bo może właśnie mieliśmy kontakt z tą bakterią glebową, a ona też spowodowała, że pobudził się nasz układ odpornościowy, a co za tym idzie, bo została uruchomiona produkcja serotoniny. W lesie działa na nas kolor. Dominującym kolorem jest kolor zielony, ale w lesie odnajdziemy również kolory takie jak brąz, jak szarości. Są to kolory, które działają na nas łagodnie, działają na nasz ośrodkowy układ nerwowy, pozwalając nam się tak naprawdę odstresować. I wyobraźcie sobie, że już 15 do 20 minut patrzenia na zieleń powoduje obniżenie naszego hormonu kortyzolu i spowodowanie, że się odstresowujemy. Oczywiście wzrok to również obserwacja tego, co, jak wygląda las. I tutaj mowa o fraktalach, o strukturach, o samopowielających się elementach. Obserwacja ich powoduje, że nasz mózg odbiera taką informację, że wszystko jest w harmonii, wszystko jest dobrze, tak? I to też powoduje, że my się uspokajamy. Nasłonecznienie, czyli światło bogatsze w widmo z zakresu zielonego i niebieskiego światło, co bardzo korzystnie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy. Tego światła często jesteśmy pozbawieni, szczególnie w pomieszczeniach, w których generowane jest sztuczne światło, niesprzyjające naszemu dobremu samopoczuciu. Słuch. W lesie możemy również odbierać te wrażenia zmysłowe dotyczące naszego słuchu i dźwięków, które pojawiają się w lesie. I okazuje się, że samo patrzenie na las jeszcze nie powoduje takiego dużego działania, jak połączenie tego wszystkiego z otwieraniem się innych zmysłów na to, co przynosi nam przyroda. Czyli warto włączyć w nasz kontakt z przyrodą nie tylko wzrok, ale też pozostałe zmysły. Jeśli chodzi o słuch, to tutaj rzeczą jest jakby zrozumiałą, że w środowisku leśnym i będąc w środku lasu, na pewno nie będziemy narażeni na tak dużą ilość bodźców dźwiękowych, gdy znajdujemy się na środku ulicy albo w środku miasta. Zbadano również, jakie dźwięki najlepiej oddziałują na człowieka. Okazało się, że są to odgłosy ptaków, jest to szum liści i szmer strumienia. Ja wpisałam tu jeszcze szelest podłoża, bo to jest też dźwięk, który często dociera do nas, kiedy spacerujemy po lesie, szczególnie lesie jesiennym albo zimowym, kiedy mamy pod stopami śnieg. Natomiast odgłosy ptaków, szum liści i szmer strumienia może w przeszłości informował nas o tym, że jeśli dziś słyszymy szmer wody i szum liści, to znaczy, że tam jest pożywienie, że tam znajdę coś, czym będę mógł się nakarmić. I dlatego w człowieku pojawiało się poczucie bezpieczeństwa. I to też zostało gdzieś w nas, to jest głęboko zakodowane w nas i nadal na nas oddziałuje. W lesie odnajdziemy również mnóstwo zapachów. I kiedy sama, powiem Wam, uczestniczyłam w takich wyjściach do lasu, o których Wam za chwilę też opowiem, ciekawym doświadczeniem dla osób, które współtowarzyszyły w tym spacerze, był zapach ziemi, był zapach runa leśnego. Rzadko kiedy spacerując po lesie pozwalamy sobie na to, żeby ukucnąć, żeby wziąć ziemię do ręki, glebę, rozetrzeć ją, powąchać, żeby podejść do martwego drewna, rozetrzeć je w rękach, powąchać, żeby porównać zapach mokrego, suchego mchu, żeby rozetrzeć liście i też nasycić się ich zapachem. Bardzo rzadko tego doświadczamy, a okazuje się, że to ma również bardzo dobry wpływ na nasz organizm, na nasze samopoczucie, na to, że czujemy się po prostu lepszy, zregenerowani i zrelaksowani.
Dotyk. Dotyk, tak jak wspomniałam, bardzo często nie zastanawiamy się współcześnie nad tym, czego my w danym momencie dotykamy. No, orientujemy się dopiero wtedy, kiedy coś nas oparza, albo coś jest rzeczywiście bardzo zimne, albo bardzo gorące, i wtedy, oho, coś jest bardzo nieprzyjemnego w dotyku. Ale tak naprawdę mało zastanawiamy się, jakimi elementami się otaczamy. Natomiast okazuje się, że w badaniach, które były prowadzone, właśnie one były prowadzone w Japonii, okazało się, że dotykanie drewna, dotykanie drzew ogólnie może mieć bardzo dobry wpływ na obniżenie u nas ciśnienia krwi. I dotykanie właśnie powierzchni drewnianych porównano z dotykaniem powierzchni metalowych. Co się okazało, że dotykanie powierzchni metalowych nie miało żadnego przełożenia na nasze reakcje fizjologiczne w organizmie. Natomiast dotykanie powierzchni drewnianych powodowało, że to ciśnienie krwi się jakby normalizowało, obniżało. Oczywiście u osób, które miały niskie, nie powodowało jeszcze niższego, ale po prostu nie wywoływało żadnych jakby skutków, że coś tam się działo. Natomiast kontakt z metalem nie wywoływał żadnej reakcji. Wykonano to badanie jeszcze w odniesieniu do tego, czy podgrzany metal może zmienić tą sytuację. I okazało się, że też nic się nie wydarzyło. Czyli nawet ciepły metal nie powodował żadnej reakcji w organizmie. Natomiast dotykanie drewna powodowało to, że to ciśnienie krwi się obniżało. Tutaj jeszcze wspominam o uziemieniu, czyli o tym też, jakby powiedzieć, bardzo dobrej praktyce, którą też zarzuciliśmy i którą bardzo rzadko stosujemy, ponieważ teraz już nikt nie chodzi boso, bo mamy buty. Buty współcześnie produkowane są, te, które znajdują się na półkach sklepów, mają coraz grubsze podeszwy, co wcale nie jest dobre ani dla naszego zdrowia, ani dla naszego samopoczucia. Może to i ładnie wygląda, może to i jest komfortowe w noszeniu czy modne, ale nie sprzyja to naszemu zdrowiu. Więc uziemienie, czyli chodzenie boso, nawet pozwolenie sobie na to, żeby na spacerze ściągnąć buty i przez chwilę przespacerować się boso, ma dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, powoduje właśnie wymianę ładunków i wpływa na, właśnie ma to dobroczynne działanie na nasze zdrowie. No i jest jeszcze smak, który pozostaje tutaj w kontakcie z tym, co daje nam las, czyli często z ziołami, z roślinami, z których możemy na przykład wykonać sobie jakieś napary, jakieś herbatki, a także możemy po prostu spożywać te dary runa leśnego, które znajdują się w lesie, czyli jagody, grzyby, poziomki, maliny, jeżyny. To wszystko też daje nam kontakt z przyrodą i oddziałuje na nas. Tutaj na zdjęciu mamy ciasteczka, które są zrobione, wykonane z igłami sosny, i taką przekąskę też można sobie zrobić, wykorzystując właśnie znaleziska z lasu. Wilgotność i jonizacja powietrza. Na pewno powietrze w lesie będzie bardziej, można powiedzieć, ta wilgotność będzie większa niż w miastach, gdzie powietrze jest suche, gdzie często borykamy się właśnie ze spalinami, z powietrzem zanieczyszczonym, i tutaj na pewno powietrze w lesie jest o wiele większą jakby konkurentem dla tego, co odnajdziemy w mieście. No i tutaj przechodzę do takiej praktyki, którą chciałabym Wam zaproponować w odniesieniu do skorzystania z tych wszystkich dobrodziejstw, o których opowiedziałam, ale również do tego, że ta praktyka może nas zbliżyć do przyrody i ponownie pozwolić na nawiązanie więzi z tą przyrodą. Ta praktyka wywodzi się z Japonii, zwana jest kąpielą leśną. I na czym ona polega? Jest to praktyka kontaktu z naturą, która polega na jakby otworzeniu naszych zmysłów i zanurzeniu się w atmosferze lasu, czyli w tym,
co daje nam las. A to, co nam daje, to przed chwilą właśnie opowiedziałam, czyli otwierając nasze wszystkie zmysły, zarówno wzrok, słuch, węch, smak, dotyk, czerpiemy z tego, co daje nam las. Ta technika została, tak jak powiedziałam, zrodziła się w Japonii w 1982 roku. Tam się ona została, jakby ten termin po raz pierwszy został użyty. Dlaczego Japonia? Dlatego, że tam z uwagi na to, że jeśli wiecie, to Japonia jest jednym z krajów, gdzie życie miejskie jest jakby bardzo, bardzo utrudnione z uwagi na ogromne zaludnienie miast, ale również niezwykły jakby, może nie presja, ale kult pracy, tak? Ludzie pracują tam bardzo długo, ludzie są przepracowani, zestresowani i to bardzo mocno wpływa na ich zdrowie i samopoczucie. I w aspekcie tego w Japonii zaczęto się zastanawiać, co zrobić, żeby po prostu coraz mniej pojawiało się chorób związanych właśnie z tym stresem, z przemęczeniem i z przeludnieniem ludzi. I zwrócono się tutaj właśnie w stronę przyrody. Zaczęto realizować taki program, który miał zachęcić osoby do właśnie korzystania z przestrzeni przyrodniczej, z lasów Japonii, po to, żeby właśnie odciążyć ten nasz organizm i żeby powrócić do tej harmonii, jeśli chodzi o zdrowie nasze psychiczne i fizyczne. I w momencie, kiedy pojawił się ten temat, zaczęto jakby badać te oddziaływania lasu na człowieka. I okazało się wówczas, że już pierwsze badania pokazały, że tak, że przyroda ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. I te badania zaczęto rozbudowywać, znalazły się na to pieniądze i zaczęto po prostu te badania prowadzić w kontekście przede wszystkim naszej odporności, stresu, naszego samopoczucia właśnie i też tego, jak oddziałuje to na układ krążenia, jak ma to wpływ na cukrzycę oraz wiele innych wątków. Te badania już na tyle są zakrojone w Japonii, że tam już nie ma w ogóle nikt jakby tutaj złudzeń, że przyroda bardzo mocno na nas działa. Natomiast te badania również zaczęły to powielać w innych krajach i te badania są prowadzone również w Polsce. I te pierwsze badania, które już są w Polsce jakby udokumentowane, one również pokazują to, że przyroda ma na nas ogromny wpływ. Bo ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, badano lasy w Japonii, a czy nasze lasy też tak działają, to może jest zupełnie co innego. Ale te badania, które właśnie dlatego toczone są w innych krajach i w Polsce, by potwierdzić, czy wszędzie przyroda ma na nas takie oddziaływanie. I okazuje się, że tak. No i teraz, moi drodzy, możemy się spotkać, zgłębiając ten temat, z różnymi pojęciami. Możemy znaleźć, spotkać się z pojęciem kąpieli leśnych, czyli o tej technice i narzędziu, o którym Wam opowiedziałam. Możemy się spotkać z określeniem terapia lasem i hortiterapia. Terapia lasem jest już techniką troszeczkę bardziej zaawansowaną. Jak sami tutaj przeczytacie, jest ona jakby połączona z technikami psychoterapeutycznymi i metodami relaksacyjnymi. Ona jest troszeczkę głębszą techniką niż kąpiel leśna. Hortiterapia natomiast jest tutaj taką terapią, która właśnie odnosi się do połączenia tego naszego kontaktu z przyrodą w odniesieniu do prac ogrodowych, czyli do po prostu ogrodnictwa. Czyli to też ma ten kontakt właśnie z tą bakterią glebową, o której Wam opowiadałam. Kąpiel leśna, którą ja bym chciała Wam zaproponować, jest takim narzędziem, który można powiedzieć jest dostępny dla wszystkich i nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. Czyli każdy może z tej techniki skorzystać w duchu tego, że poprawi swoje zdrowie i samopoczucie. Wystarczy tylko, że będziemy przestrzegać pewnych zasad.
Bo ktoś może powiedzieć, że no dobrze, ja chodzę sobie do lasu przecież na spacer, chodzimy sobie tutaj, mamy wycieczki, mamy jakieś, no nie wiem, warsztaty w lesie, no to też przebywamy. Oczywiście przebywamy i korzystamy z tego wszystkiego, ale sama kąpiel leśna i jej zasady są troszeczkę, odbiegają od zwykłego spaceru, kiedy przemierzamy się z punktu A do punktu B, kiedy mamy jakiś cel, kiedy podczas spaceru mamy na przykład włączoną muzykę lub rozmawiamy przez telefon albo z osobą, z którą odbywamy ten spacer. Tutaj chodzi zupełnie o coś innego. Tu chodzi o to, żeby właśnie zostawić te wszystkie rzeczy i wejść do lasu. Czyli pozbywamy się, jakby wyłączamy telefon, włączamy muzykę. Najlepiej byśmy, jeżeli wybieramy się z kimś, żebyśmy podczas tego spaceru nie rozmawiali ze sobą i oddali się właśnie korzystaniu z tego, co daje nam las. Czyli możemy też wybrać się na taką kąpiel leśną bez jakiegoś planu. Oczywiście możemy mieć plan i powiedzieć, dobrze, dzisiaj jadę do tego lasu i tam chcę spędzić ten czas. Ale jeżeli nagle znajdziemy się blisko przyrody, to też również możemy powiedzieć, dobrze, wchodzę do lasu, bo czuję, chcę dzisiaj sobie zrobić taki właśnie mój spacer. Pozostawiamy wszelkie tutaj sprawy dnia codziennego, czyli nie wchodzimy do tego lasu z myślą o tym, że o dobra, pomyślę, co tam dzisiaj zrobić, jakie mam zadania do zrobienia, pochodzę sobie, a w głowie cały czas mam jakieś zadania i jakieś sprawy do rozwiązania. To zostawiamy właśnie za nami. Staramy się skupić na tu i teraz. Otwieramy wszystkie zmysły, czyli tak jak powiedziałam, spróbujemy użyć nie tylko wzroku, ale też otwieramy się na dźwięki, na zapachy, na to, co po prostu otacza nas i jest w tym lesie. Główną zasadą takiego spaceru jest wolne tempo. Czyli ten spacer nie polega na szybkim przemieszczaniu się po lesie. Ten spacer możemy odbyć nawet przemierzając, nie wiem, 10 metrów, tak? I to może być nasz spacer. W tym miejscu możemy się zatrzymać, w tym miejscu możemy chodzić, w tym miejscu możemy doświadczać i odbierać przyrodę. Obserwujemy również, jak reaguje na to nasze ciało, tak? Czy jakiś widok szczególnie przyciąga naszą uwagę. Pozostajemy w tym. Tego chce od nas nasze ciało. Jeśli jakiś zapach nas przyciąga, to też możemy pozostać z nim dłużej. Często jest tak podczas takiej kąpieli leśnej, że szczególnie chcemy, mamy ochotę czegoś doświadczyć, czegoś na przykład, jeśli jest związane z węchem, powąchać. Sam organizm nam podpowiada, że właśnie to teraz dotknij, to teraz powąchaj, a spróbuj jeszcze tego, a podejdź do tego. Pozwalamy sobie na to i właśnie za tym podążamy. To nie my narzucamy, tylko tak jakby nas, my jesteśmy prowadzeni przez ten las. Dajemy sobie, tak jak powiedziałam, tyle czasu, ile potrzebujemy, czyli nie wyznaczamy sobie, że dobrze, tutaj minutka, tam minutka. Oczywiście możemy podzielić ten nasz spacer na pewne sekwencje i powiedzieć sobie, że przeznaczam chwilę na wzrok, przeznaczam chwilę na dotyk, na węch i zmieniam sobie, ale jeżeli przy czymś chcemy zatrzymać się dłużej, to po prostu pozostańmy w tym. Bądźmy uważni, ograniczmy dążenie do czegokolwiek, czyli jeśli nawet na takim spacerze będziemy mieli te wszystkie jakby odczucia, a nadal powiemy, nie, no jeszcze bym, to chyba nie o to chodzi, nie narzucajmy sobie niczego, po prostu odbierajmy tą przyrodę tak, jak ona chce, żebyśmy w danym momencie byli odebrani. Odkrywajmy, nie bójmy się doświadczać, czyli jeżeli mamy ochotę wziąć tą ziemię do ręki, jeżeli mamy głębiej ochotę się dogrzebać, zobaczyć, jak ona pachnie na górze, a jak może na dole inaczej, a jak pachnie złamany patyk, nie wiem, a jak pachnie ten liść roztarty, po prostu doświadczajmy tego. No oczywiście podczas takiej kąpieli leśnej możemy sobie robić przerwy, możemy sobie usiąść
w jakimś miejscu, spożyć jakiś posiłek, napić się wody, to też jest jakby wpisane w tą praktykę. Możemy przyglądać się swoim myślom, ale nie zatrzymujmy się na nich. Po prostu pozwólmy, żeby one przechodziły przez nas, tak? Jeśli pojawiają się, zauważamy je, ale odpuszczamy i one przechodzą dalej. I to, co powiedziałam, jeżeli z kimś jesteśmy podczas takiego spaceru, dajmy sobie czas na to, żeby to było nasze doświadczenie, nasza jakby relacja z tą przyrodą. Nie skupiajmy się na rozmowach z kimś. Natomiast jeśli mamy ochotę podzielić się tym, czego doświadczamy, to też jest to bardzo dobre. I jeśli traficie na taką kąpiel leśną, która prowadzona jest przez przewodnika, to może okazać się właśnie, że taki przewodnik będzie Was zapraszał do tego, że będziecie mogli się podzielić tymi swoimi odczuciami, ale nie musicie tego robić, to jest po prostu tylko w momencie, kiedy macie taką potrzebę. No i teraz pytanie, czy ja mogę iść sam do takiego lasu i sam sobie coś takiego sama zrobić, czy ja muszę mieć jakiegoś przewodnika? Oczywiście, jeżeli czujecie, że to jest na miarę Waszych możliwości, możecie sami taką kąpiel sobie zaaranżować. Jeżeli nie czujecie się pewni, bo nie wiecie, jakby to ktoś lepiej, żeby Was ktoś zachęcił, powiedział, co macie teraz robić i tak dalej, to oczywiście możecie skorzystać z kąpieli leśnej, która jest prowadzona przez przewodników. I takich przewodników jest bardzo dużo w Polsce i oni organizują takie kąpiele leśne, na które można się wybrać. Na taką kąpiel leśną trzeba zarezerwować sobie około 2 godzin, najlepiej 3. Czyli to nie jest coś, co trwa 10 minut. Natomiast, bo wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie z tego skorzystać. No i teraz na co pomaga nam las? Macie tutaj wzmocnienie funkcji obronnej organizmu. To już jest jakby potwierdzone. Kontakt z lasem i właśnie kontakt z fitoncydami powoduje, że nasze komórki zwane natural killers, które odpowiadają właśnie za obronę naszego organizmu, one nie dość, że się namnażają, to zwiększają swoją aktywność. I takie 2 godziny w lesie w ciągu tygodnia już pozwala nam podwyższyć tą odporność i daje nam taką gwarancję na miesiąc, że ta odporność jest wyższa. Regulacja ciśnienia krwi, zmniejszenie poziomu stresu, poprawa nastroju i wzrost kreatywności. To też również zostało przebadane, że przebywanie w lesie, a przede wszystkim właśnie poruszanie się też po nim i ten kontakt z przyrodą wpływa bardzo pozytywnie na rozwój naszej kreatywności. Obniżenie poczucia niepokoju, smutku, przygnębienia, złości i zmęczenia, czyli same dobrodziejstwa. No i teraz, jeżeli ktoś uważa, że to może jest dla mnie trochę za dużo na początek, to może zacząć od czegoś takiego, co tutaj kiedyś trafiło do mnie. Jest to taka praktyka, też przebadana, która została zaproponowana przez doktora Richardsona. On prowadził badania, które również miały za zadanie takiego badania koncentrującego się na zrozumieniu i zwiększeniu tego naszego związku z naturą. I on dostrzegł, że zapisywanie 3 drobnych rzeczy związanych z przyrodą każdego dnia przez tydzień doprowadziło właśnie do tego, że ta nasza więź z przyrodą się zwiększyła, a to jednocześnie poprawiło nasze zdrowie psychiczne. Czyli można zacząć od takiego sobie też eksperymentu i zobaczenia, czy to rzeczywiście coś na mnie działa. Co mogę dostrzec każdego dnia? Jakieś 3 rzeczy związane z przyrodą, a przecież mimo, że mieszkamy w mieście też znajdziemy jakieś elementy przyrody, które mogą tutaj nam pozwolić zrealizować to ćwiczenie. Moi drodzy, ja jeszcze tutaj na koniec chciałabym zaprosić, znaczy wskazać Wam pewne książki, materiały, z których można bardzo wiele wyczytać, bardzo dużo można się dowiedzieć, poczytać o badaniach, o tym, jak taką kąpiel sobie przygotować właśnie i o szerszym kontekście oddziaływania na nas. I to są książki, które ja mam w swojej biblioteczce, które czytam, z których korzystam i uważam, że one naprawdę są
zawierają to wszystko, o czym tutaj powiedzieliśmy i mogą być bardzo pomocne w rozwijaniu tej techniki i odnalezieniu po prostu tego naszego lepszego połączenia z przyrodą. To stosowanie tej techniki nie dość, że ma dla nas będzie miało bardzo dobry wpływ, to jednocześnie popatrzcie, pomoże nam też odbudować tą relację z przyrodą, która, tak jak na początku wspomniałam, jest bardzo ważna, choćby dlatego, żeby ochronić tą bioróżnorodność, od której my jesteśmy uzależnieni i w której my jesteśmy jedną z części, tak? Więc to może nam też pomóc w lepszym zrozumieniu przyrody, w poznaniu przyrody, a poznając ją i rozumiejąc, będziemy też mogli lepiej ją chronić. Dzisiaj chronimy przyrodę często dlatego, że ktoś nam powiedział, bo tak jest modnie, bo to jest na czasie, segregujemy śmieci, jeździmy rowerem do szkoły, do pracy na hulajnodze albo hulajnogą, no bo to jest fajne, bo tak mówili, że tak trzeba robić, ale kiedy nasza więź z przyrodą będzie głębsza i my poznamy i zrozumiemy, jak działa przyroda, to nikt nam nie będzie musiał mówić, że ej, słuchaj, segreguj śmieci, nie wyrzucaj ich do lasu, bo my sami będziemy to robili i sami będziemy po prostu w tej przyrodzie, będziemy chcieli ją ochronić, bo będziemy wiedzieli, że ona jest dla nas bardzo dużą wartością. No i to Super. by było tyle. Mam Wspaniale. nadzieję, że jakoś się udało tutaj coś Wam tak nakreślić, przynajmniej ten temat, ponieważ temat jest bardzo obszerny i badań, które powstają, a teraz ich jest mnóstwo po prostu, naprawdę badane jest tak mnóstwo rzeczy, jeżeli chodzi o oddziaływanie przyrody, że też nawet z takiego zwykłego zainteresowania można sięgnąć po ten temat i przekonać się, bo to są niesamowite rzeczy. Super, dziękuję Ci serdecznie, Magda. Webinar był wspaniały. Niestety mamy bardzo mało czasu na pytania, bo zaraz będzie następny webinar, więc spróbujemy zrobić to ekspresowo. Ja widzę, że pewne pytania się na czacie pojawiają. Po pierwsze, tutaj jedna osoba prosi o powtórzenie slajdu z zaletami lasu i wadami miasta. Jakbyś mogła przerzucić na chwilę prezentację na ten slajd. I zaraz zobaczymy, czy jeszcze jakieś ewentualnie pytania się pojawiają. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, to jakby ostatnie 2 minutki na zadanie. Ja czuję, że dzisiaj po webinarach pójdę na kąpiel leśną. To jest coś podobnego, ta kąpiel leśna, ktoś jak na początku w ogóle nie wie kąpieć, na to co będziemy się kąpać, w jakichś liściach, będziemy się tarzać po ziemi. No nie, chodzi o to, że jeżeli my wchodzimy do kąpieli takiej u nas w domu, to rzeczywiście momentalnie czujemy się zrelaksowani, robi nam się dobrze i dlatego ta kąpiel taka właśnie nasza, którą sobie zafundujemy normalnie w gorącej wodzie, też ma podobne właśnie działanie jak ta kąpiel właśnie leśna. Tylko to Tutaj tak zostało jeszcze nazwane. pojawia się jedno pytanie, jak często powinni przepracowani uczniowie i nauczyciele korzystać z takich kąpieli leśnych, żeby zredukować stres mniej więcej? No, badania pokazują, że najlepiej, że byłoby to dwie godziny takiego pobytu w tygodniu, tak? Czyli takie jedno wyjście w tygodniu, albo cały weekend w miesiącu. Czyli na przykład taki pobyt w lesie albo blisko lasu i takie spacery, dajmy na to jednego dnia rano i po południu, drugiego dnia rano i po południu, czyli taki set weekendowy, który po prostu pozwala nam. Ale ja zachęcam Was, żebyście częściej, nie tylko tyle, co jest w badaniach, ale im częściej przebywamy, tym na pewno więcej będziemy korzystali, a sami zobaczycie, jeżeli to się praktykuje, to naprawdę to zaczyna działać. Naprawdę to zaczyna działać i to jest niesamowite. Tylko tak jak ze wszystkim, potrzeba do tego systematyczności i właśnie tej praktyki. Super. Powoli będziemy kończyć, bo ja muszę się przełączyć na kolejny webinar, Dobrze. ale tutaj widzę na czacie bardzo dużo wyrazów uznania i podziękowań za webinar. Nie wiem, Magda, czy ty widzisz, czy ty Tak, może widzę. Dziękuję temat. również, bo to też było dla mnie nowe doświadczenie, ten Wider, więc dziękuję i jeśli tam było momentami jakoś tak stresująco, no to też właśnie, ale zaraz wyruszam do lasu na warsztaty, więc się odstresuję, zrobię też sobie kąpiel leśną.
Dobrze, to Super. dziękuję ślicznie w takim razie. To ja kończę nagrywanie webinaru i dziękujemy bardzo wszystkim za udział i zapraszamy do kolejnych aktywności na festiwalu. Także. Dzięki.